dzisiaj będzie o ślubie. W czasach koronawirusa. Zapraszam. No właśnie, ślub w czasach koronawirusa. Powiem wam, bo już tak myślę, że od dawna gdzieś to chodzi we mnie, żeby się troszkę podzielić moimi przeżyciami. No w sumie nie tylko moimi, ale też mojego męża. Ale nie będę mówiła za niego. Chciałabym tylko powiedzieć, że tak, ślub w czasach koronawirusa, szczególnie wtedy, kiedy mogło być 5 ludzi w kościele, ma sens i że nie warto odkładać. Teraz to już jest może troszkę nieaktualne, ale w sumie nie wiemy, jak będzie, bo sytuacja teraz co chwilę się zmienia, co chwilę jakieś tam znowu restrykcje wchodzą. Ja już tą branżą weselną się troszkę nie interesuję, ale słyszałam, że chyba wcale ma nie być lepiej. Oczywiście nie życzymy tego, modlimy się o to, żeby było dobrze. Tylko tak naprawdę żyjemy w niepewności, bo tylko dzisiaj do nas należy, a nie wiemy, jakie będzie jutro. Ale tak gwoli wstępu, chciałabym bardzo polecić ślub. Ze względu na sam fakt ślubu. Ślub sakramentalny, ślub z Panem Jezusem, to jest po prostu taka rzeczywistość, która jest mega wyjątkowa, która jest dniem najważniejszym dla przyszłej żony, przyszłego męża, która jest tylko ich dniem tak naprawdę, ich dniem i dniem Boga, bo wtedy Bóg sakramentalnie wchodzi w ten związek. On wtedy jakby tak troszkę oddaje mnie, mojemu mężowi i mojego męża, oddaje mnie mojemu mężowi i mojego męża mnie? Chyba nie tak. Ale w każdym razie wiadomo, o co chodzi. To jest taka rzeczywistość, do której naprawdę nie potrzeba ludzi. I ja wiem, że po prostu to jest wyjątkowy czas. Chciałoby się wtedy zaprosić wszystkich ludzi, całą rodzinę, przyjaciół, znajomych. Ja przez to przechodziłam. Ja miałam takie marzenie po prostu do tego ślubu, że będę się bawić, że w ogóle będzie tak super, że będą moi znajomi, moja rodzina. I po prostu Pan Bóg mnie tak przez to przeprowadził wszystko, że ja mu to wszystko oddałam. Chociaż z bólem, z żalem, z płaczem. Pamiętam, że był czas, kiedy siedziałam po prostu w pokoju i modliłam się z Pismem Świętym, wypisywałam sobie te wszystkie rzeczy ślubne, patrzyłam się na tą tabelkę, którą miałam przygotowaną i wszystko po kolei. Panie Boże, oddaję Ci to, Panie Boże, zależy mi na tym, ale to też Ci oddaję. Panie Boże, szkoda mi tego, ale to Ci oddaję, a do tego jestem tak po prostu przesiąknięta jestem znowu tym wszystkim, że tylko Ty możesz coś z tym zrobić. I ja naprawdę chciałam, żeby On mi pokazał taką prawdziwą wartość tego. Ja byłam na to otwarta, mimo tego, że wiedziałam, że naprawdę może być 5 osób i że może nie być wesela i może nie być tego wszystkiego. Ale przez tą moją drogę On mi pokazał, słuchaj, popatrz, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Po co się przejmujesz tym, że ma być fajny zespół, tym, żeby było dużo ludzi w kościele, żeby każdy usłyszał o Bogu. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla mnie, dla Twojego przyszłego męża? Czy to nie ja i on jesteśmy w tym dniu najważniejsi? I to pytanie mi tak po prostu wierciło serce, że ja nie mogłam chcieć ślubu w momencie, kiedy nie mój przyszły mąż i nie Bóg w tym wszystkim byli najważniejsi. I ten czas po prostu tego koronawirusa, to wszystko to tak zrewidowało moje myślenie. Pan Bóg tak się tym wszystkim posłużył, że ja naprawdę byłam gotowa iść do kościoła, gdzie będzie tylko 5 osób, zrobić transmisję, żeby ludzie się za nas modlili, żeby mogli przy nas być, szczególnie rodzice, bo oni też to przeżywali. I po prostu i tyle. I owszem, to było trudne, ale jakby ta głębia, która z tego wszystkiego przemawiała, to wszystko, co było takie to drugoplanowe, to właśnie zaczęło być drugoplanowe. Ja bym chciała, okej, ale to nie jest najważniejsze. Byłam w stanie naprawdę poświęcić to wszystko,
dlatego, żeby przeżyć to tak, jak to mam przeżyć. Bo to, to jest tylko jeden dzień w życiu, który zmienia całe życie. Ślub sakramentalny bierze się tylko raz. Chyba, że jest unieważnienie małżeństwa. Ale nie mówię o takich przypadkach. Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli przygotowujesz się do ślubu na przykład, to spróbuj znaleźć te głębie. Poproś Pana Boga, żeby Ci pokazał, co jest najważniejsze. Bo ludzie często biorą ślub naprawdę z różnych pobudek, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, albo które tylko ślizgają się o Pana Boga. Bo tak, bo biała suknia, bo właśnie, bo wesele, bo ja się będę czuła jak księżniczka i tak dalej, i tak dalej. Okej, to jest fajne, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. I może teraz będę wkładała kij w mrowisko, mówiąc to, że jeżeli człowiek nie ma świadomości, po co jest ślub sakramentalny, to lepiej, żeby go nie brał. Ale takie są opinie właśnie nawet niektórych księży. Bo nie chodzi o to, żeby żyć w grzechu, tylko chodzi o to, żeby się przekonać o tym, w co się wchodzi. Bo potem są rozwody, potem jest właśnie jeszcze gorzej, bo potem dzieci przeżywają kryzysy, potem jest życie w grzechu. I niezależnie od tego, czy Ty wierzysz w Boga, czy nie wierzysz, to prawda jest taka, że niszczysz siebie, swoją duszę, niszczysz swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci i po prostu żyjesz w kłamstwie. Więc lepiej już na samym początku, przed ślubem, zagłębić się w to wszystko, poznać to wszystko, postarać się otworzyć na to. Bo bez Pana Boga, jak to mówią, ani do proga. I no i taka jest prawda, że po prostu że nie da się. Nie da się stworzyć super małżeństwa, biorąc byle jak ślub kościelny. Nie da się, po prostu się nie da. Jest taki fajny trójkąt, gdzie tu z tej strony jest mąż, z tej strony jest żona, a na górze jest Bóg. I tak naprawdę popatrzcie na to, że im dalej Boga, tym dalej od siebie. Im ten trójkąt się bardziej rozjeżdża na dół, im odchodzicie od Boga, tym dalej jesteście od siebie. A im bliżej jesteście Boga, tym bliżej siebie. Bo tak jest w małżeństwie sakramentalnym. Jesteś Ty, Twój mąż, Twoja żona i Pan Bóg. I to jest po prostu ta trójca, niezależnie od tego, czy Ty w to wierzysz, czy nie wierzysz. Zrewiduj swoje życie, zobacz jak jest. Może jesteś po ślubie, rok, nie wiem, 2, 10. Może się wszystko rozwaliło. A dlaczego się rozwaliło? To jest znowu kwestia na jakieś tam kolejne inne rozmowy i myśli i tak dalej. Ale wracając właśnie do ślubu, jestem zadowolona i szczęśliwa z tego, że po prostu tak Pan Bóg mnie przeprowadził przez to. Bo koniec końców i tak w ogóle okazało się, że może być ponad 100 ludzi w kościele, czy tam prawie 100 osób w kościele, że tak naprawdę Pan Bóg coś zabrał, ale coś innego dał. Że tak trzymał trochę w niepewności do samego końca. Pamiętam, że była sytuacja, kiedy naprawdę byłam taka trochę, że nie będzie tego zespołu, ale byłam już przygotowana na to, okej, będzie grał organista i też będzie fajnie, Panie Jezu, jeżeli Ty tak chcesz, to fajnie. I pamiętam, że jakieś 2 tygodnie przed ślubem koleżanka z pracy mi mówi: Roxana, bo mi już od kilku dni chodzi po głowie, żebyśmy dziś zaśpiewali na ślubie i w ogóle, słuchajcie, i śpiewali nam nasi przyjaciele. Chór po prostu naszych przyjaciół, którzy pracowali 2 tygodnie przed ślubem, czy tam 1,5 tygodnia, no po prostu to by się wydawało nierealne, a nam zaśpiewali. I no, powiem Wam, że to był po prostu najlepszy ślub. Że nawet ten zespół by po prostu nie był, myślę, że tak jakoś do głębi by nie poruszał tego wszystkiego, jak właśnie to, że to byli nasi bliscy, nasi przyjaciele. I zrobiliśmy obiad, nie było tańców, nie było pierwszego tańca, nie było imprezy do białego rana, ale było super. Każdy się dobrze bawił i nie było alkoholu, słuchajcie, bo to jest też ważne. Nie było alkoholu i wszyscy stwierdzili, nie wiem czy wszyscy, bo nie pytaliśmy wszystkich, bo coś tam słyszałam, że się nie podobało, ale ogólnie wszyscy byli, prawie wszyscy byli zadowoleni, o, może tak powiem. Że naprawdę była fajna atmosfera, że nawet ci, co nie pili i mieli uśmiechnięte twarze, a chcieli i marudzili gdzieś tam, jak słyszeliśmy, ale się uśmiechali, bawili się w ogóle fajnie, wszystko, zabawy były, zdjęcia śmieszne wyszły i po prostu wszyscy stwierdzili, no
fajny ten ślub był, fajne wesele, no nie, fajnie, tak inaczej, bo to nie chodzi właśnie o alkohol. I nie bójcie się tego, że będzie sztywno, bo jeżeli ufacie Panu Bogu, jeżeli po prostu wierzycie w to, że można się bawić na trzeźwo, jeżeli zakładacie właśnie taką opcję, to idźcie w to. Ludzie, idźcie w to i nie patrzcie się na innych, bo to jest wasz dzień. Naprawdę to jest wasz dzień i jeżeli jesteście świadkami Pana Boga, to pokażcie to właśnie przez taki szczegół. Popatrzcie, ile jest wesel, gdzie jest alkohol, czym one się różnią od innych. A o takim, gdzie nie ma alkoholu, to ludzie będą gadać. No i o to właśnie chodzi, żeby przemycać tego Pana Boga wszędzie, gdzie się da. I tak, w taki sposób, żeby to do ludzi trafiało. Żeby po prostu pokazać, że nie ten utarty schemat świata, gdzie jak się nawalisz, to się będziesz dobrze bawił, działa, tylko właśnie ten, który jest na odwrót. I zaraz to będę krzyczeć, sąsiedzi przyjdą i kończę już bez prawie 12 minut. No. Nie mam jeszcze tej takiej wstawki wejściowej, wyjściowej, to się wszystko robi, ale też przygotowuję taki super, super taką serię filmików o nauce Kościoła. Więc polecam, bo już od września myślę, że to wszystko ruszy, więc śledźcie kanał Z Wiarą Przez Życie. Ogień.